Polskie Radio Białystok. Z uwagi na ujemne temperatury intensyfikujemy działania w ramach programu Nie bądźmy obojętni. To od nas, od Państwa zależy to, czy nie dopuścimy do sytuacji, że narazimy na wychłodzenie organizmu osoby, które potrzebują naszej pomocy. Osobami takimi są osoby bezdomne, osoby starsze, osoby w podeszłym wieku. Pamiętajmy o tym, że poprzez wskazanie tych miejsc, poprzez wskazanie dokładnie tych miejsc, gdzie dzielnicowy ma reagować, gdzie reagować mają wszystkie służby, wszyscy funkcjonariusze, pomagamy tym ludziom. Pomagamy na tyle, że doprowadzamy do sytuacji, że ich zdrowie i życie zostaje ocalone. My reagujemy, Państwo nam wskazują takie miejsca poprzez na przykład krajową mapę zagrożeń bezpieczeństwa, gdzie te punkty na stale są nanoszone, dzielnicowi je weryfikują. Możemy naprawdę wykazać bardzo ludzkie podejście do tego tematu i zaangażowanie w celu zmierzania do tego, żeby nie dopuścić do wychłodzenia organizmu w efekcie takich osób. Jest to szereg konkretnych miejsc, które dzielnicowy poprzez obchód rejonu ustala. Poprzez sprawdzenie tych miejsc krajowej mapy zagrożeń bezpieczeństwa nanoszone są bezpośrednio takie punkty. Wymieniamy te informacje z innymi służbami, razem z nimi współdziałamy w tym zakresie i codziennie, cyklicznie odwiedzamy takie miejsca. Patrząc na pogodę, którą mamy w tej chwili, czyli ujemne temperatury minus 6, zbliżają się ujemne temperatury poniżej kilkunastu stopni, codziennie kilkukrotnie musimy odwiedzać te punkty, z uwagi na to, że w każdym momencie może osoba bezdomna, osoba, która potrzebuje pomocy, w takim miejscu się pojawić.